Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do was z pierwszym Book Haulem w 2024 roku. Stwierdziłem, że kończy się marzec, więc podsumujemy sobie te pierwsze 3 miesiące tego roku i zobaczymy, ile tutaj książek mi wpadło w moje ręce, a wpadło ich ponad 20, chyba dokładnie 21. I z reguły bywało tak, że ja nagrywałem takie pierwsze book haule po poznańskich targach książki, bo wiadomo, już się trochę tych książek zebrało, plus wiadomo, jak to bywa na targach. W tym roku akurat nie byłem na poznańskich targach książki, więc no, ten termin mi się trochę przesunął. Ale co jest zabawne, były teraz targi, dosłownie dzisiaj się skończyły, targi książek w Katowicach i to były targi YA i NA, czyli Young Adult i New Adult. I stwierdziłem, że dlaczego by nie, wybiorę się tam właśnie dzisiaj, czyli w niedzielę, kiedy to nagrywam. I jak można się spodziewać, przyniosłem ze sobą książki, ale tylko dwie, więc spoko. I stwierdziłem, że dobra, zebrało się już trochę tych książek, więc pokażę wam, co tutaj do mnie przyszło, bo oczywiście są tu książki, które sobie kupiłem, są książki, które przyszły od wydawnictw, także podsumujemy sobie to wszystko, co tutaj jest. I myślę, że zaczniemy właśnie od tych książek, które kupiłem sobie dzisiaj na targach w Katowicach. I słuchajcie, zaczynam od wielkiej perełki. Legendy na moim kanale, która powraca po 2 latach. Sarah J. Maas i Księżycowe Miasto, Dom Płomienia i Cienia. Jeżeli oglądacie mnie dłuższego czasu, a przynajmniej 2 lata, to wiecie, że powstały takie 2 filmy, że przeczytałem Księżycowe Miasto, Dom Nieba i Oddechu, żebyście wy nie musieli. No to już możecie się spodziewać, co się szykuje w kwietniu na moim kanale. I słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ ta część została wydana w jednym tomie, czyli można. Ponieważ ta książka ma ponad 1000 stron, ona ma dokładnie 1000, prawie 100 stron z tego co tutaj widzę. Dokładnie 1097 z podziękowaniami, także to jest kolos, więc zakładam, że trochę mi zajmie przeczytanie go. Ale oczywiście chcę go przeczytać w najbliższym czasie i chcę wam nagrać film, ponieważ obiecałem wam to już te parę lat temu i no umowę dotrzymam, więc wracam, można powiedzieć, na moje stare tory, wracamy do Sarah J. Maas, bo była bardzo, bardzo długa przerwa. Ostatnią książką właśnie było Księżycowe Miasto, którą przeczytałem od niej. Także no, zobaczymy, co tutaj Maas wykombinowała w tym tomie. To nie tak, że już widziałem jakieś spoilery na TikToku, bo oczywiście, kiedy była premiera tej książki, to wiecie, TikTok wybuchł w tym momencie. Mam teraz takie wrażenie, że to jest, że w tym momencie wszyscy w ogóle czytają teraz Iron Flame'a, przez to, że ja no nie dokończyłem Forthwing, bo jest to mój DNF, no to z tej ciuchci szczęścia się wywaliłem, ale na tą ciuchcie szczęścia się jeszcze załapałem, także słuchajcie, będzie czytane, będzie opowiadane, także możecie się spodziewać jakiegoś materiału na temat, nie wiem czy ostatniego tomu, bo to jest Sarah J. Maas i ona z jednej strony mówi, że to coś jest ostatnim tomem, potem się tak nie kończy, wszyscy wiemy jak było z dworami. No także pogadamy sobie o tej części i zobaczymy, co tutaj się ukryło. A drugą książką, którą kupiłem sobie na targach dosyć niespodziewanie, bo nie spodziewałem się, że ona tam będzie, to jest książka Furyborn, zrodzona z Furii od Clary LeGrand. I ja w ogóle pierwszy raz słyszałem o tej książce, kiedy robiłem research do filmu, który nagrałem na kanał, odnośnie książek w podobnym klimacie do Awatara Legendy Aanga. I ja nie pamiętam, czy w tamtym filmie mówiłem o tej książce, ale pamiętam, że kiedy robiłem research, to na stronie, z której korzystałem, pojawiła się też ta książka. I ona wtedy pierwszy raz tak właśnie przykuła moją uwagę, a potem okazało się, że ona wychodzi, bo, że Odyseja wydaje ją u nas w Polsce i ona ma mieć w ogóle swoją premierę chyba 10 kwietnia, jeżeli się teraz nie mylę, a na targach była już przedpremierowo i to tak dosyć grubo. Także skorzystałem z okazji i w ogóle muszę powiedzieć, że jestem totalnie zakochany w tym wydaniu, ponieważ jak widać, no mamy tutaj barwione brzegi i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona robota. Jeszcze tutaj mamy taki niestandardowy układ troszeczkę stron, na zasadzie, że są takie ala wypustki. Nie wiem, jak to do końca nazwać. To, wiem, że to ma pewnie jakąś swoją nazwę, ale teraz mi wyleciała z głowy, także wybaczcie. A jeżeli chodzi o tematykę, to mamy tutaj wyczekiwany romans fantasy, który podbił serca milionów czytelników na całym świecie. Więc zakładam, że mamy tutaj po prostu romantazy. I wiem, że mamy tutaj dwie królowe, 2 królestwa i będą się prawdopodobnie bić ze sobą. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale pamiętam, że kiedy pierwszy raz właśnie czytałem opis do Fearborn, to naprawdę przykuło to moją uwagę do tego stopnia, że mnie przeczytałbym nawet po angielsku, a potem się okazało, że właśnie wychodzi w Polsce, więc idealnie się zużyło. Także o tej książce myślę, że też sobie pogadamy niedługo, bo jestem autentycznie ciekawy, co tutaj się szykuje.
Kolejna książka, którą tutaj mam na swoim stosiku, to jest książka, którą otrzymałem od wydawnictwa WinIdia. I to jest książka, która swoją premierę będzie miała w środę, 27 marca. I to jest książka dla mnie totalnie zaskoczenie. Ponieważ mowa tutaj o zaletach bycia niewidzialnym od Stephena Chbosky'ego. Przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwisko autora w tym momencie. Ale jeżeli kojarzycie film The Perks of Being a Wallflower albo film Charlie, to jest to samo, bo po prostu w polskiej dystrybucji ten film został nazwany Charlie, to jest ta książka, to jest ta historia. I ja kompletnie inaczej. Ja wiedziałem, że jest książka, która na podstawie której powstała ekranizacja, którą ja zresztą uwielbiam i to wam od razu mówię, ja uwielbiam ten film. Oglądałem go chyba będąc w gimnazjum i ja przepadłem. W sensie bardzo mi się podoba. Potem chyba drugi raz widziałem go w liceum i mam teraz ogromną ochotę zrobić kolejny rewatch, bo jestem ciekawy, jak spojrzę na niego po czasie. Ale przy okazji mogę w końcu przeczytać tę książkę, bo ona, z tego co wiem, była już kiedyś wydana w Polsce. Ja o tym nie wiedziałem absolutnie. Teraz WinIdia wznowiło właśnie tę książkę pod nowym tytułem i kiedy dowiedziałem się, że to jest ta książka, to mówię, muszę to przeczytać. Także myślę, że na dniach sobie ją zacznę, bo ona też nie jest jakoś mega długa. I też oczywiście mamy tutaj barwione brzegi, które też moim zdaniem fajnie wyglądają. I ona ma chyba 305 stron? 304 nawet. Tak więc, no jestem ciekawy, jak odbiorę tę książkę, tę historię w zasadzie raz, że po czasie, ponieważ no już wiem mniej więcej, czego ona dotyczy, ale też nie wiem, może książka wybrzmi troszeczkę inaczej niż film, zobaczymy. I miałem jeszcze drugą myśl, tylko ona mi teraz wyleciała z głowy. No w każdym razie jestem ciekawy po prostu, jakie będą moje wrażenia po lekturze. Także oczywiście też na pewno dam wam znać. Kolejna książka, którą tutaj mam, to książka od Fabryki Słów, którą aktualnie słucham sobie w ogóle w audio. I jest to książka Kai Kei od Vaishnavi Patel. I o tej książce wspominałem przy okazji filmu o premierach na ten rok, że to jest taka książka, która totalnie przez przypadek mi się pojawiła na Instagramie Fabryki Słów. I kiedy zobaczyłem opis, to miałem takie, też może być fajne. I właśnie ta książka miała swoją premierę, jeżeli dobrze teraz pamiętam, 13 marca. I okazało się, że właśnie jest już dostępny też audiobook na Audiotece. Czyta go w ogóle Magdalena Kumorek i stwierdziłem, że sobie to odpalę w formie audio. Właśnie, czy to pracując, czy to będąc na spacerach, na siłowni, podsłuchuję sobie Kai Kei. I jestem już w sumie bardzo blisko końca, ponieważ zostało mi tam chyba 5 godzin. Audiobook cały ma 16. godzin i naprawdę moje wrażenia póki co są w porządku, to znaczy bardzo przyjemnie mi się słucha tej historii i jestem bardzo wciągnięty, ale o tym opowiem wam więcej pewnie w wrap-upie marcowym, bo no, myślę, że do tego czasu już skończę, zakładam, że może jutro albo pojutrze nawet skończę, bo mam w planach właśnie troszeczkę więcej popracować i wiem, że będę potrzebować po prostu czegoś ze słuchania, więc prawdopodobnie Kai Kei się tutaj idealnie sprawdzi. Ale na ten moment wydaje mi się, że mogę wam tę książkę polecić, ale oczywiście zobaczymy jeszcze, jak wypadnie końcówka. Także we wrap-upie opowiem wam na pewno dużo, dużo więcej. Ale myślę, że warto się wokół tego tytułu zakręcić mimo wszystko. Ale nie uprzedzajmy faktów, pogadamy sobie o tym we wrap-upie. Mamy książki, które czytałem w ramach lutowego TBR-u, jeżeli teraz dobrze pamiętam. Tak, to był TBR związany z lutym. I mowa tutaj o dwóch książkach. Pierwsza to Taylor Jenkins Reid, Jedyne prawdziwe miłości. I druga z tej strony Sam od Dustina Tao. No i oczywiście ja już obie te książki przeczytałem. Możecie sobie zobaczyć reading vloga właśnie, gdzie czytam obie te książki, plus jeszcze Jeden dzień Davida Nicholsa, ale nie mam jej tutaj w formie fizycznej, ponieważ tamtą książkę słuchałem w audiobooku, ale o tych książkach możecie już poznać moją opinię i odnaleźć właśnie sobie ją w tym reading blogu z realizacją lutowego TBR-u. I w ogóle dalej po czasie jestem bardzo zakochany w tej układce do Z tej strony Sam. Mam wrażenie, że w tamtym filmie o tym za bardzo nie mówiłem, ale tak ilekroć widzę tę okładkę albo właśnie na biblioteczce przekładam te książki, bo już oczywiście nie mam tu miejsca, a oczywiście nagrywam jeszcze book haul, bo dlaczego by nie, ale spokojnie planuję też wyprzedaż książek u siebie, także jakbyście byli zainteresowani, to podrzucę wam linka do Vinted, bo mam już tutaj dwie torby z książkami, które chcę sprzedać, ale nie mogę się jakoś do tego zabrać. Ale w każdym razie, ilekroć patrzę na tę okładkę, to jakoś tak pozytywnie mi się kojarzy, potem przypomina mi się ta historia i też pewne emocje, które mi towarzyszyły w trakcie jej słuchania, także w trakcie jej czytania, sorry, jeden dzień słuchałem. Wybaczcie, ale jest po prostu już bardzo późno i mój mózg trochę
nie wyrabia. A skoro wcześniej już wspomniałem o tym filmie odnośnie książek w klimacie Awatara, to kupiłem sobie też jakiś czas temu, no już w sumie trochę minęło, też książkę, o której mówiłem w tamtym filmie i która okazało się, że już została wcześniej wydana w Polsce i ba, chyba wszystkie jej części, bo to jest seria, zostały wydane z tego co wiem właśnie w galerii książki. I mowa tutaj o Zaklinaczu Ognia Cindy Williams-Chimy. To jest seria Starcie Królestw. I właśnie w tamtym filmie opowiadałem właśnie o tej książce na pewno. I potem albo ktoś z was mi o tym napisał w komentarzach, albo na Instagramie, teraz dokładnie nie pamiętam, że ej, ale ta książka jest już w Polsce. I ja byłem jak, co? No i później sobie wyczaiłem i zamówiłem sobie ją w Empiku. I oczywiście chcę ją nadrobić, bo dalej gdzieś ta faza awatarowa trochę u mnie trwa. Mimo, że już obejrzałem jej całą animację, obejrzałem też Legendę Korry całą. Jestem też na bieżąco, jeżeli chodzi o różny content około awatarowy, bo sobie nadrabiam. Plus oczywiście też już widziałem serial na Netflixie, także póki co mam wszystko odhaczone. Ale nadal gdzieś taki niedosyt mi pozostaje, że chciałbym więcej tego typu historii. I w ogóle nie ukrywam, że myślę nad takim filmem, gdzie czytam książki właśnie, które wymieniłem w tamtym filmie o awatarze. Przynajmniej te, które są dostępne, albo te, które bym sobie na przykład też zamówił po angielsku, gdyby były. Bo jest jedna książka, czyli The Prison Healer, która też ma się ukazać u nas w Polsce u wydawnictwa Maastricht, tylko dokładnie nie wiem, kiedy ona ma wyjść. A ona też jest podobno bardzo w klimacie, więc może jeżeli wyjdzie The Prison Healer, to wtedy zrobię taki materiał, że przeczytamy właśnie kilka tych książek i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także gdybyście byli zainteresowani takim materiałem, to oczywiście dawajcie mi znać, to pomyślimy, żeby coś takiego nakręcić. Lecimy dalej do kolejnej książki i mowa tutaj o książce, która bardzo głośnym echem odbiła się na Instagramie szczególnie i przez to gdzieś takie moje zainteresowanie wokół tego tytułu narosło. I mowa tutaj o książce Ten głód od Chelsea G. Summers. I to jest też książka, o której mówiłem przy okazji premier na ten rok. I właśnie chyba też 13 marca, jeżeli dobrze pamiętam, ta książka miała swoją premierę właśnie u wydawnictwa Mowa. I też będę ją teraz zaczynać czytać, także na dniach pewnie możecie się spodziewać jakiejś mojej opinii. I myślę, że prędzej w wrap-upie też marcowym, jeżeli uda mi się tę książkę skończyć w marcu, też dam wam znać. Ale wiele moich dobrych znajomych powiedziało, że ta książka jest świetna. Wiele osób też na Instagramie widziałem, że bardzo mocno się zachwyca tą książką. Ja tak ogólnie wiem, o czym ona jest. Boże, przysięgam, cały czas brakuje mi dzisiaj słów. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak. W każdym razie, ja staram się nie wkręcać bardzo mocno w recenzje, to znaczy nie czytać ich aż tak szczegółowo, tylko tak bardziej ogólnikowo, to znaczy czy ktoś poleca, czy ktoś nie poleca, a z jakich powodów to już mniejsza o to, bo chcę sobie zawsze sam wyrobić zdanie na temat książki, którą wiem, że mam w planach przeczytać, no i Ten głód właśnie jest taką książką, także no, będziemy pewnie też o tym rozmawiać przy najbliższej okazji. Tak samo zresztą jak o nowej serii od Neila Schustermana, czyli o Podzielonych, Unwind, tom pierwszy. To jest kolejna dystopia od Neila Schustermana, która nie wiem, czy nie jest starszą serią niż Kosiarze, ponieważ ja się o niej dowiedziałem właśnie w momencie, kiedy wydawnictwo Ouroboros ogłosiło, że będzie ona wydawana. I ona pierwotnie wyszła w 2007 roku? Naprawdę, to jest aż takie... Okej, okay, myślałem, że to trochę później wyszło. W każdym razie... To jest w ogóle ewenement, bo Neil Schusterman pojawi się w Polsce na warszawskich targach książki, tylko nie wiem na których, czy na Vivelo, czy na tych pod Pałacem Kultury. Wydaje mi się, że chyba na tych pod Pałacem Kultury, ale nie dam sobie tutaj ręki uciąć, także muszę to jeszcze sprawdzić. Ale to jest dla mnie dodatkowa motywacja, żeby czytać te jego kolejne książki, ponieważ mam jeszcze serię Kosiarzy do skończenia. Wiem, że jest też Głębia Challengera, która bardzo mocno mnie interesuje, więc też może udałoby mi się ją przeczytać. Więc no, książek Schustermana jeszcze tutaj mam trochę do nadrobienia i myślę, że fajnie będzie sobie je ponadrabiać właśnie do spotkania z Neilem Schustermanem, na które mam nadzieję, że uda mi się dostać, także zobaczymy. I z tego co wiem, to Podzieleni mają mieć chyba 4 tomy, przynajmniej tak mi się wydaje, z tego co widziałem właśnie na zagranicznych bookmediach, także no zobaczymy, jak to tam się dalej rozwinie. A teraz przejdziemy do absolutnie mojej ukochanej perełki i to z tego... I to nie mowa o rodzinie Monat, żeby nie było. Ale chodzi tutaj dokładnie o mój pierwszy patronat, z którym pojawił się ostatnio też reading blog, więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to możecie sobie tutaj nadrobić, będziecie mieć link w kartach. I mowa tutaj o książce od Shelley Parker Chan, czyli Ten, który zatopił świat. Drugi tom tej, która stała się słońcem. I pokazuję wam tę książkę aż w 3 wydaniach, bo wszystkie te 3 wydania w zasadzie przyszły do mnie w tym roku, ponieważ 2 dostałem od wydawnictwa Fabryka Słów i pierwsze, które
Dostałem od Marty bestsellerki, to znaczy Marta będąc w Londynie była w Waterstonesie i poprosiłem ją właśnie, żeby mi kupiła He Who Drowned the World i to była w ogóle pierwsza książka, którą zacząłem czytać w tym roku. Ja oczywiście nie skończyłem jej w oryginale, dobrnąłem gdzieś tak do... przed połową gdzieś chyba skończyłem, tak mi się wydaje przynajmniej, więc mogłem sobie też porównać tłumaczenie i tłumaczenie naprawdę jest świetnie poprowadzone i możecie mi teraz dawać znać, która oprawa podobała wam się najbardziej, czy nasza polska zintegrowana, polska miękka, czy ta zagraniczna. Ja osobiście nie wiem, chyba moim faworytem jest ta, ale myślę, że ta zintegrowana też robi robotę, ale z trzeciej strony powiedziałbym, że ta też mi się podoba, bo generalnie ta historia mi się bardzo, bardzo mocno podoba, tak jak powiedziałem, zresztą to jest mój pierwszy dumny patronat i naprawdę bardzo się cieszę, że to akurat ta książka jest tym patronatem, bo uważam, że to jest kawał świetnej historii, więc z tego miejsca bardzo mocno wam polecam całą tę dylogię, bo jest to naprawdę bardzo dobra literatura, tylko od razu uprzedzam, to jest książka dla starszych czytelników, także tutaj uważajcie, bo momentami Shelley Parker Chan leci tutaj mocno i to nie ukrywam. Ale skoro mamy tutaj angielskie wydanie książki, to przejdziemy sobie jeszcze do dwóch innych wydań, które mam po angielsku i które też kupiłem sobie na początku tego roku. I mowa tutaj o książce Divine Rivals oraz Ruthless Vows od Rebeki Ross. Na początku tego roku ukazała się już w Polsce książka właśnie Divine Rivals. I wiem, że to ma jakiś polski podtytuł, tylko teraz nie pamiętam jaki, więc wybaczcie. W każdym razie ja od początku wiedziałem, że chcę te książki przeczytać w oryginalnym wydaniu. Z tego względu też, że Anna Bestellerka czytała te książki w zeszłym roku i to są jej totalnie... W sensie wiem, że Divine Rivals czytała w ubiegłym roku, a Ruthless Vows nadrobiła w tym roku, bo to miało swoją premierę chyba 2 stycznia, jeżeli się teraz nie mylę. I w każdym razie od razu gdzieś narodziła się we mnie taka myśl, że chcę poznać te książki po angielsku, z tego też względu, że chciałem w tym roku przeczytać po prostu więcej książek w języku angielskim i myślę, że Divine Rivals i Ruthless Vows to będzie też idealny strzał. Zwłaszcza, że bardzo dużo pozytywnych opinii słyszę o Divine Rivals i nie słyszałem chyba jeszcze ani jednego rozczarowania, tak więc myślę, że też coś jest wyjątkowego w tej historii i jestem po prostu ciekawy co. Także myślę, że o tych książkach też sobie pogadamy i prawdopodobnie przeczytam je w momencie, jak troszeczkę się uporam też z magisterką, bo idzie to coraz dalej, więc jestem coraz bliżej tego, żeby mieć trochę więcej czasu właśnie na czytanie, bo nie ukrywam, że w marcu trochę tego czasu było mniej, ale bardzo mocno chcę przysiąść do tych książek i do tej historii i chcę dowiedzieć się, no co tyle szumu, bo wydaje mi się, że to może być historia, którą polubię, patrząc na to, że wiem mniej więcej czego ona dotyczy. Także zobaczymy. Ale z historii, które uwielbiam i które w ogóle teraz nadrabiam dalej, to musimy sobie pogadać też o 10. tomie Sandmana, czyli o przebudzeniu. I ja aktualnie jestem w trakcie czytania 4. tomu Sandmana, czyli Pory Mgieł. I w zasadzie jestem już na finiszu, ponieważ zacząłem to dzisiaj rano i tak jakoś cały dzień spędziłem sobie z tym Sandmanem. I ma w tym momencie całą główną serię Sandmana, czyli wszystkie 10 tomów. Wy chyba nie widzicie teraz tutaj, bo one są tutaj na tej niższej półce. I wiem oczywiście, że są jeszcze te poboczne serie, te dodatki. No i oczywiście pewnie będę chciał się z nimi zapoznać, ale wydaje mi się, że najpierw mimo wszystko chcę przeczytać te pierwsze 10 tomów, a później zobaczymy, bo oczywiście to umówmy się. Te komiksy nie są najtańsze, więc pewnie może później też będę sobie kolekcjonować te dodatki. Ale na razie chcę się skupić na tej głównej sadze, a tak jak mówię, jestem póki co ogromną sandmaniarą i w trakcie tego 4. tomu znowu ta miłość do Sandmana rośnie. Zważywszy też na to, że to jest już historia, która nie została opowiedziana w serialu. Prawdopodobnie będzie z nią związany 2. sezon. I powiem wam, że oczekiwania na ten 2. sezon urosły, bo teraz mam ochotę od razu oglądać ten 2. sezon, a Netflix chyba jeszcze nie potwierdził, kiedy on będzie. Także bardzo mocno liczę, że będzie w tym roku. Bardzo. I mam nadzieję, że dostanę ten 2. sezon, bo no jest mocno widzowy. Jest mocno. Nie ukrywam tego. Także liczmy na to, że Netflix wypuści 2. sezon Sandmana i że zrobi to dobrze. Bo umówmy się, to jest Netflix. Lećmy dalej do kolejnych książek i przejdziemy sobie do sekcji koreańskiej na chwilkę. Czyli do 2 książek, które już czytałem. Pierwsza z nich to Kontratak od Wung Pyeong-seon.
czyli autorki Almond. I o tej książce mówiłem chyba w styczniowym wrap-upie, jeżeli się teraz nie mylę, także możecie sobie obczaić. Tak samo zresztą, chociaż tutaj nie jestem pewien, czy mówiłem o tym w styczniu, czy w lutym. W którymś z tych wrap-upów na pewno mówię też właśnie o książce Hang Kang, czyli Nie mówię żegnaj. I tak jak powiedziałem, są to dwa przykłady literatury koreańskiej. Nie są to może moje ulubione książki właśnie z tego typu literatury, ale uważam, że każda z nich ma coś wyjątkowego w sobie i ma pewne elementy, które mogą przyciągać uwagę czytelników. Także jeżeli jesteście dokładnie ciekawi, o co tutaj chodzi, to odsyłam was do tych wrap-upów. Wspominałem też troszeczkę o tych książkach na Instagramie, więc jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie też tam zajrzeć. Na pewno u mnie znajdziecie informacje na temat tych książek, jeżeli jesteście ciekawi, także... spokojnie. Ostatnio na moim kanale, oprócz reading vloga z tym, który zatopił świat, pojawił się jeszcze drugi reading vlog z serią Mnich i Robot. I mamy tutaj książki Psalm dla zbudowanych w dziczy od Becky Chambers i tom numer 2, czyli Modlitwa za nieśmiałe korony drzew. Więc tutaj nie będę się jakoś mega rozdrabniać na temat tej serii. Jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam was do tego reading vloga, tam opowiadam dokładnie o moich wrażeniach, o tym, o czym są te historie, a uważam, że to są akurat książki, które są na swój sposób wyjątkowe, bo są troszeczkę inne od tych, które czytam na co dzień i z całą pewnością mają bardzo wiele do zaoferowania. I jest tutaj pewien taki element, który no, chwyta za serducho, także jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam was do tego reading vloga, bo naprawdę myślę, że warto się zakręcić też wokół tych książek. I kto wie, może akurat części z was się te historie spodobają, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest typ literatury dla każdego, ale dlaczego, to mówię właśnie o tym w tamtym filmie, więc nie chcę się tutaj powtarzać, tam na spokojnie sobie wszystko też nadrobicie. Lecimy dalej, w sumie już do trzech ostatnich książek, które tutaj mam, z czego dwie są od wydawnictwa Jaguar. I pierwsza z nich to Davenportowie od Crystal Marquis, którą też czytałem w lutym, więc we wrap-upie tam sobie znajdziecie też moją opinię na temat tej książki. I druga książka to najnowsza powieść, a w zasadzie kolejne wznowienie od Alice Osman. I mowa tutaj o Radio Silence. I ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale jak wrzucałem właśnie wrap-up z lutego, to wspominałem o dwóch książkach, które udało mi się przeczytać, które zacząłem czytać w lutym, a skończyłem je w marcu, dlatego stwierdziłem, że opowiem o nich w marcowym TBR-ze. I właśnie jedną z nich jest Radio Silence, drugą są... Aż mi się poglądały języki w tym momencie. Drugą są Podzieleni od Nila Schustermana. Także o tych dwóch książkach też wam opowiem w wrap-upie marcowym, także jest na to czekać. Ale jeżeli chodzi o książki Alice Osman, to jak doskonale wiecie, ja za każdym razem, kiedy są kolejne premiery, kiedy są kolejne wznowienia, to ja bardzo chętnie nadrabiam sobie te książki. Tak naprawdę w tym momencie zostało mi tylko chyba Loveless do przeczytania, który mam zresztą u siebie, więc też chcę to przeczytać i... myślę, że będę już mógł sobie wtedy zrobić taki mój mini ranking książek Alice Osman, bo wydaje mi się, że on się dosyć mocno klaruje już w mojej głowie. Co jest trochę niespodziewane, bo kiedy czytałem w ogóle wszystkie te książki, czyli This Winter, Nicky Charlie, The Solitaire, I Was Born For This, no i oczywiście też kolejny tom Heartstoppera, to wydawało mi się, że te wszystkie książki są bardzo mocno na równi u mnie. Ale tak po czasie okazuje się, że one się gdzieś tak normują u mnie, są te pewne, można powiedzieć, miejsca w rankingu. Tak więc jeżeli bylibyście ciekawi takiego, nie wiem, może tier rankingu książek Alice Osman u mnie, to też dawajcie znać, bo myślę, że to też byłby całkiem niezły materiał. I słuchajcie, ostatnia książka, którą tutaj mam, która przyszła do mnie też w lutym, z którą też zresztą pojawił się reading vlog, więc też możecie sobie nadrobić. I jest to książka Arkadiego Saulskiego, czyli Krwawy Bierch, drugi tom Czarnych Mieczy. I słuchajcie, no nie ukrywam, powiem już to tutaj, że jest miłość, jest totalna miłość i nie mogę się absolutnie doczekać trzeciego tomu, który ma się ukazać chyba na jesień w tym roku. Tak więc no jestem ciekawy, co tutaj Arkady Saulski przeszukuje dalej, ale Krwawy Bierch naprawdę jest, myślę, warty waszej uwagi. I żeby było śmieszniej, w styczniowej realizacji TBR-u, czyli też w reading blogu, mówię o pierwszym tomie, potem pojawił się reading blog z drugą. Więc pewnie o trzecim tomie też sobie pogadamy, jak wyjdzie, też pewnie w formie osobnego filmu, przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy. Ale w ogóle teraz jest jeszcze oczywiście szał na kolejny serial Disneya, czyli na Shogun. I widziałem chyba na... to chyba było na Instagramie Fabryki Słów teraz, jeżeli się nie mylę, że wiecie, były takie porównania, że jeżeli uwielbiacie książki Arkadiego Saulskiego, właśnie tutaj Czarny Miecz, Krwawy Bierch, czy Czerwony Lotos, tą serię,
to Shogun też wam przypadnie bardzo mocno do gustu. W sensie jako serial i jako książka chyba też, bo książka też jest w ogóle. Z czego dowiedziałem się ostatnio. I ja jeszcze nie widziałem Shoguna, chcę go nadrobić, bo też Agnieszka Panna Sosna zaczęła go oglądać i mówiła, że jest zakochana. I słuchajcie, no ja jestem zakochany w twórczości Arkadiego Saulskiego, także tego Shoguna pewnie też sobie nadrobię. I muszę też nadrobić w końcu Panią Ciszę i Bitwę Nieśmiertelnych, bo to, że ja jeszcze tych książek nie przeczytałem, to jest absolutny hit. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś po prostu wyszło. Ale Krwawy Wierch i Czarne Miecze, a w zasadzie Czarne Miecze i Krwawy Wierch bardzo mocno wam polecam, bo to jest też super kawał historii. No i słuchajcie, przebrnęliśmy przez wszystkie książki, które tutaj przygotowałem. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, które wam tutaj pokazałem, albo z którymi chcielibyście zobaczyć u mnie jakieś osobne materiały. Tak więc jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Dziękuję wam bardzo mocno za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia.